okolicach 13 kwietnia organizujemy akademię środowiskową, na którą zapraszamy władze gminy, władze powiatu, policję i wszystkie osoby związane w jakiś tam sposób z działalnością gminy, jak również i z działalnością aspiranta Barei. Sowiecka agresja zniweczyła dalsze prowadzenie obrony kraju oraz przesądziła o upadku państwa polskiego. Po zakończeniu walk lokalnych zostawiającymi opór jednostkami polskimi, Sowieci wzięli do niewoli 200 tysięcy żołnierzy, w tym 8 tysięcy oficerów i 6 tysięcy funkcjonariuszy policji. 3 października 1939 roku szef NKWD Beria rozkazał wyselekcjonowanie z masy jeńców oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, pracowników wywiadu, sądownictwa i zgrupować ich w obozach Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Musimy uczyć tej miłości do bliźniego, tego wybaczania, bo myślę, że dziś temu narodowi polskiemu, czyli nam wszystkim, jest to bardzo potrzebne. To, co słuchamy w ostatnich tygodniach, miesiącach, to naprawdę takich uroczystości powinno być dużo i to tak namaszczonych taką miłością, tą miłość powinniśmy widzieć nawzajem w swoich oczach i to na pewno da efekty, że tych podziałów wśród naszego narodu nie będzie. Akcja masowych rozstrzeliwań powierzona specjalnym grupom NKWD rozpoczęła się w kwietniu 1940 roku i trwała do połowy maja 1940 roku. Pamiętajmy wiecznie, przebaczajmy wszystko. Te czasy minęły, odeszły gdzieś w dal. Nie było nas wtedy na świecie. Walczyli za kraj. Wierzyli, że nam będzie lepiej. Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko. Ostatnie to słowa w ich życiu. Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź i jedna kula to wszystko. Możemy wybaczyć chwilę bajcom, lecz nie wolno nam zapomnieć i udawać, że zgrodu nie było. Poprzez akademię kształtujemy patriotyzm wśród młodzieży, która uczęszcza do naszej szkoły. Nie było im dane odejść z honorem. Jak na żołnierza przystało. Czy niebo płakało w te wiosenne dni? Las szumiał, a doły kopano. Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko. Ostatnie to słowa w ich życiu. Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź i jedna kula to wszystko. Jako jedynemu do tej pory z potomków udało mi się dotrzeć do Ostaszkowa, przenocować w klasztorze, gdzie był więziony, dotrzeć do Kalinina, gdzie był rozstrzelany, zamordowany de facto, i do Miednoje. I tam pojawiła się we mnie myśl, że trzeba powiedzieć: przebaczamy. Modlę się, Panie, za kraj, który w męce krwi serdecznej pławi się zalewa. Modlę się za naród, co żyje w udręce, za niegasnące otuchy zarzewie. W piesiach, co wierzą w ojczyzny powstanie, modlę się, Panie. Modlę się, Panie, a modli się ze mną. Woń pobojowisk, młodej krwi strugi. Modli się mogił i krzyży rząd długi. I konających jęki, co w noc ciemną, budowie wznoszą błaganie, modlę się, Panie. Bezgłosnym hukiem spadając. Przez chwilę szybując i nikną wśród ciał. Wśród swoich.
nie wiemy, gdzie zostali zamordowani, gdzie są ich mogiły. Ostatnie to słowa w ich życiu.